Nie spodziewałam się takiego sukcesu. Mam oczywiście świadomość swojego pióra. Od zawsze pisałam dobrze. Brałam udział w olimpiadach polonistycznych i jakby lekkość mojego pióra oczywiście była taką moją mocną stroną i miałam tego świadomość. Natomiast myślę, że najbardziej zaskoczyło mnie to, że w dniu premiery pierwszej części mój wydawca powiedział mi na ucho podczas imprezy inauguracyjnej właśnie tę książkę, że musimy robić dodruk. Jeżeli w dniu premiery zabrakło książek, to chyba nic bardziej przyjemnego dla autora. A czy może kiedyś będzie ekranizacja? I czy już pojawiały się takie pytania, propozycje? Pytania się pojawiały. Wiem, że są ruchy wokół tej mojej trylogii. Myślę, że osoby decydujące o ekranizacji ewentualnej czekały na trzecią część, no bo jednak ważne jest, jeżeli jest to trylogia, jak ona się zakończy i czy rzeczywiście te pierwsza i druga część, które były bestsellerem, będą miały taki mocny finał, a może komuś opadną skrzydła. Więc mam nadzieję, że na tyle mocna jest ta trzecia część. Uważam, że trzecia część tych moich książek właśnie ta jest najmocniejsza i najbardziej zaskakująca. A przy okazji chyba to, co chciałabym powiedzieć, że w tej książce znajdziemy też odpowiedź na pytanie, dlaczego my kobiety, dlaczego my mężczyźni popełniamy, my ludzie popełniamy błędy, dlaczego dajemy się wmanewrować bardzo często w różnego rodzaju kwestie uczuciowe. Ta książka to jest książka także o miłości. To jest książka, która pokazuje, jakimi zakamarkami prowadzimy swoje życie i dlaczego tak często siedzimy właśnie w kącie, przykryci pierzyną i boimy się wystawić głowę. Marzeniem każdego autora jest zobaczyć swoją książkę, swoje książki, tę literaturę na małym, dużym ekranie. Myślę, że jest to książka bardzo barwna, książka, która jest pisana, wszystkie trzy książki oczywiście są pisane obrazem. Ja pisząc podobno maluję i jak się czyta, to widać rzeczywiście tę przestrzeń, widać tych ludzi, że jest to takie bardzo obrazowe, no to też mam nadzieję, że rzeczywiście książkę zobaczymy na dużym ekranie.